Gromy. Nie, jeszcze ją miałem w tym, w plecaku. To jest moja woda. Bo Paty mi całą wodę wypija. Ech. Ech mech. Liadrin kontra. Witam o poranku, niezły poranek. Twoja dusza będzie moja. Mój młot płonie świętym ogniem. To kupuj zgrzewki, ja i sobie ją mam przynieść na plecach. Powiedz mi, internecie, czego nie mówić na pogrzebie? Pyta się Gonciarz. Za życia też był tak sztywny. Ja nie chcę narzekać, ale trochę z tej imprezy zrobiła się stypa. Jebło to jebło. On mi chyba wisiał kasę, nie? $45, kiedy będzie PUBG? Nie odpowiem na to pytanie, bo ile można odpowiadać razy dziennie? Sorry wielkie. Ja! Tier 2! I oto dupca, to jest jak dwa suby. Piękna inicjatywa, z tym piwem wspieram. Moi drodzy, wspiera to 3, to ja już wrzucam, że są 3 na 10 suby. I oto dupca, zales. Dzięki za grubego suba tieru drugiego. Moi drodzy, witam, przywitajcie go gorąco. Nowy subek. Za $9 zasubskrybował. To normalnie już są 3. Ej, ale jakby tak w 10 minut wpadło 7 subów, to by musiał to eksować przed 12. Rozumiecie? Tragedia. Tak sobie myślę. Jak ja bym... Ej, ja bym miał eksować piwo teraz, a potem bym siedział taki niedodupczony. Czekam na rozkaz. To musisz wypić 3 piwa, ta. Tragedia pić piwo za pieniądze. Kto współczuję, dziękuję. Bo ja nigdy nie piłem alkoholu, moi drodzy. Mój pierwszy alkohol wypity, tak jak miałem 6 lat. Ukradłem ze stołu szklankę z piwem. I zrobiłem łyk. I mama mi mówiła, bo nie pamiętam. Powiedziała, że poszedłem po tym łyku spać, jak taki bobasik, taki. Tak było. Tak było. Helena, nalej mi whisky, ale jest dopiero 9. To whisky z płatkami. To jak Obelix i całe życie pijany. Nie, ale kiedyś mi mówiła mama, że... Znaczy, bo mama uwielbiała pić karmi. Jak dała mi, ja nie wiem, czy to normalne piwo, czy karmi, to właśnie ten... Po jednym łyku poszło spać dziecko, chyba. Patologia. Kiedyś to było. Kiedyś to były czasy, teraz to... Teraz bym do więzienia poszli wszyscy. Razem z tym dzieckiem. Efekty uboczne? Nie bój mi nic.
Widać, że ty nie od Zwierzyńskich. Boże, Zwierzyńscy. Ja myślałem, że to jest żart, że oni tak nie mają na nazwisko. No, ale niestety mają. Tak sobie myślę. Thank you, Richard. Wiecie, co chcę zrobić? Dokładnie. Pisklak to musi ugrać. Takie playsy robi, że ci chyba suba dam. Proszę, daj! Bo ja okładam już nawet... Nie, chorej córki nie mam, ale już sam siebie okładam. Na razie mam takie tak kompresy, ale zaraz mi braknie. Good, 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 good! Good, good! Co to jest ex-piwo? No, że biora piwo i pija tak. Na raz. Go Wulkan. Amatorszczyzna. To niezdrowe. To jak się mówi, jak się pije na raz? Na hejnał? Nie. Jak u was się mówiło? U was się mówiło, że się eksowało. Ale kurwa, nie wiem skąd to słowo pochodzi w ogóle. Duszkiem kluby, wyzerować. Ale wyzerować to można niecałe, no. Na sukę. Na hejnał, na hejnał. Czyli stół będzie czyszczony. Domknąć szafę z gwinta? No z gwinta to wiadomo. Ale nie, piwo z gwinta się bardzo źle pije. Znaczy, jakbyście mieli tak zrobić na raz. Z puszki się dosyć szybko eksuje, bo się otwiera normalnie puszkę. Nie? Na przykład? Znaczy, można na dwa sposoby, ale dziurę się robi na drugim końcu puszki i wtedy powietrze nie spowalnia tego... opuszczania, że tak powiem, piwa z puszki i można bardzo szybko, że tak powiem, opróżnić. Tyle możliwości. Dziurawi się puszkę, myk na dole, u góry się otwiera i... Tak to było. Bulwa, elo. No, ale gra w flanki najlepsza, dokładnie. Graliśmy w Chorwacji we flanki na rynku. To się tyle piw wypiło, że to jest masakra, bo tam generalnie zasada polega na tym, że... rzucacie, na środku jest powiedzmy jakiś przedmiot, tam powiedzmy butelka i rzuca się w nią na przykład kamieniem. Drużyny są poustawiane po przeciwnych stronach, nie? Chodzi o to, że strącacie, musi przeciwnik biec, podnieść ten kubek i zwrócić, a w tym czasie drużyna wasza depije, nie? I macie na przykład puszki z piwem i musicie je wypić jak najszybciej. Wygrywa drużyna, która wszystkie puszki opróżni. To przecież kuźwa, jak myśmy tak grali po 4-5 rund, to se wyobraźcie, jak my tam w godzinę wypili, kurde, 4-5 piw.
Ale z takim powietrzem tam nie mieliśmy jakiejś super bomby. No niektórzy tam już pijani byli, to się wywracali. Tyle możliwości. Co za pałkarz. Flanki na klifie, ta. Polecam. Jak gimby opowiadają historię, a się najebałem. A jak jedziesz w autobusie? Tyle możliwości. Są takie historie na zasadzie widział w internecie chyba. Cześć Dawid, to prawda, że w przyszłym roku grasz sam na HGG? Drasz, powiem ci, że spóźniłeś się o 2 lata chyba z żartami o Bonkolu i o turniejach w Hearthstone'ie. Uwierz mi. Chyba się mocno spóźniłeś. Ale pięknie go pobiłeś, brawo. Tam ktoś gadał, że za te piękne playsy to chyba aż normalnie kliknie subskrybuj. Ale widzę, że chyba gość już zemdlał, jak widział. Bo nie dał suba, nie? No to chyba zemdlał teraz przy tym litalu. Śmieszek jestem? Weź się tak na mnie nie patrz. Patrzę się na ciebie, Shadow. Nie, to jest show me your bad luck, a to ty jesteś, wariacie. Po okrętnym złamaniu nadgarstka? Nie, ja miałem skręconą kostkę u nogi. I mi promieniowało do pachwiny, no. Musiałem porzucić, niestety. Moją karierę. Bulwo, no. A Bulwa nie wie, o co chodzi. To dobrze, niech nie wie. Bo to dziewczyna jest. Nie mogę się doczekać fajerwerki. Ona nie może się domyślać. Wystrzegli mnie przodkowie. Kurwa, nie wytrzymie. Bulwa dodała na Instagrama zdjęcie. Kurwa, które muszę nie dość, że tak. Pierw muszę zrobić print screen zdjęcia, bo jest do góry nogami. To muszę je wrzucić teraz do Painta i sobie je odwrócić. A może zrobić. Obróć o 180 stopni. A. No dobra. Witam, dziękuję za 30 biców. Dzienna dawka biców. A, pan Stick. Dobra, dzięki. Bulwa, kurwa, ja zaraz mi skręci się kark. Czy ty masz tatuaż? Co to jest na tym? Czy ty masz konika My Little Pony na tatuażu? Co to jest na ręce? Coś ty tam... możliwości. No bo kurde, dodaję raz tak, zdjęcie dodaję raz tak. Jestem niestabilny.
Dzięki za 50 biców, bo znikam z listy. A kurde, right? Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Ta dżungla skrywa. Jak tam gladiatorzy wczoraj? Będziemy dzisiaj grali dalej gladiatorów. Trzeba było monitor obrócić. No w sumie tak. Twoje życie, twoja ręka. No bo Bulwa nawet... Bulwa chyba ogląda bez głosu, bo ja się spytałem, Bulwa, co to jest za... tatuaż, który masz na ręce? Co to jest My Little Pony? Mam tylko czat, w pracy jestem. Bulwa ma czat na ręce. Mam tylko czat na ręce. O nie. No wiesz, wypadki się zdarzają. Dopiszę ci to do razu. No wiesz. Wypadki się zdarzają! Super! Poniedziałek robię, nie mam takiej dziary, no dobra. Rozumiałem. Bandycki proceder, tatuaże? A... Niech se robią ludzie co chcą, no jak im pasuje. Mnie to najbardziej śmieszy, jak potem te kobiety mają... Znaczy, to z ich ciało, to niech se tam robią, ale no jednak jak jest tatuaż widoczny, no to mogą się liczyć na to, że będziemy komentować, nie? Jest taka kobieta i jest na przykład... Może kiedyś była fajna, ale powiedzmy już taka gdzieś koło 40 idzie. I nagle taka dupa, taka ruba, a nad tą dupą, bo idzie w jakiejś bluzce, gdzie ma goły pępek, z tyłu ten, jakiś taki, ja nie wiem jak to się nazywa, tribal, czy jakoś tak. Ale to nad tyłkami se robili, takie modne to było, nie? Ale już jest taka, wiecie, 20 lat minęło, taka, że się roztyła i ten tribal to się tak rozciągnął taki. Motyl. To niezły motyl był. To się... O, jest... Spermołapka to się nazywa. Nie bójmy się tego słowa. Mówisz, że to tak jest, że to jest po to tylko, żeby w tym miejscu wskazać, gdzie należy złożyć? A to nawet nie wiedziałem. To nawet nie wiedziałem, bo to tak w sumie pokazywało, nie? Bo to tak przeważnie pokazuje w dół. Spermołapka. Chcesz żyć wiecznie. To nieźle. A to nie po Bożemu tak, bo to jest marnotrawstwo. Tak nie wolno. Gramy. Zadymka fiu fiu. Nie no, ja powiem wam, że
są dwa rodzaje, bo niektórym naprawdę tatuaże pasują. Takie jak na przykład jest gość dobrze taki, wiecie, wysportowany, umięśniony i sobie tam na łapie walnie jakąś dziarę tam, kurde, na pół ręki, to super wygląda, nie? Ale są takie, kurde, wiecie, sebiksy, łapka taka, a tu jakieś, kurde, napisy w jakimś dla niego niezrozumiałym języku, nie? Tutaj, 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 coś tu. Na karku są te najlepsze kody kreskowe. Ja się tak zastanawiałem, czy jak takiego faceta by wziąć tak za pałę i na przykład w Biedronce nad kasą... Bip! Ciekawe, co by wyskoczyło. Dziękuję za 100 biców, bardzo gorąco. Robson, 85, pozdrawiam gorąco. Efekty uboczne? Nie bój. Sebik 69 wyskoczyłoby. Przecena. Czekam na rozkaz. Pewnie piwo albo woda. Nie jestem pewien. Mnie, 4,20. Po zeskanowaniu wyszłoby warzywo na kasie. Ale to dobre, dobre stwierdzenie. Spermołapka. To nawet nie słyszałem czegoś takiego. Nie słyszałem o czymś takim, ale to widzę, że tutaj Przemek się zna na takich stwierdzeniach. To jest taki tatuażowy maniak. Ty, a jakby tak se, jak se Biksu by tak taką pszczołę wytatuował na łydce. Czekam na rozkazy. Widziałeś takiego Sebiksa na czole z tym jebać sąd. A no są różne tam. Są różne osoby. Wystarczy, że mam na plecach napis Bożena. Ej, ale to jest przypał, nie? Biksu, bo ty na przykład tam masz tatuaż swojej ulubionej drużyny i teraz na przykład nawet jak już słabo gra, to teraz głupio jest innej kibicować, nie? To już jesteś związany, stary, jak aktem małżeńskim. To już, no dobra, no już mam ją na ręce, to już będę jednak szedł w zaparte, że najlepsza. Bożena na plecach, kurde, to dobry wariat. No i co ja mam zagrać? Takie zagram. Ale ona nigdy słabo nie gra. No dobra. To ci wierzę. Znaczy, ja ci wierzę, bo ja w ogóle się piłką nożną nie interesuję od kilku lat. Od kiedy przestałem chodzić z moim ojcem na rozgrywki pierwszoligowe tam naszego zespołu, Ruch Radzionków. Już to ładnych parę nawet, nie wiem czy paręnaście lat. To już nie chodzę. To znaczy też przestaliśmy, ja pamiętam, chodziliśmy, ale były zadymy tam z jakimiś innymi drużynami, z Polonią Bytą. Tam rzucali kamieniami i tak dalej. Ojciec mnie już potem nie chciał zabierać na mecze. A jak już potem parę lat minęło, to już nie było gdzie chodzić. Spadli potem, bo nie mieli sponsora, to coraz gorzej im szło. No! Tak. Radzionków zadyma z Polonią. Tak było. Jak można na cidry chodzić? Opy, normalnie. Czekam na rozkaz. Ale wiecie co? To jest nic, słuchajcie, bo jak oni są na stadionie i robią zadymę, to nic. Wiecie, co jest najgorsze? Jak kuźwa oni dzieci gonili, którzy na przykład, żeby przejść na stadion, to trzeba było tam iść blokami, na których poloniści mieszkają, nie? To idą sobie, powiedzmy, kibice, no takie łebki po 13-14 lat, z szalikami tutaj na ręce zawiązanymi, idą sobie w koszulkach ulubionego klubu, idą na mecz i ich kuźwa łebki po 25 lat gonią. Dawaj ten szalik, dawaj ten szalik! Dzieci okradali, rozumiecie? To jest normalna kradzież. Okradali dzieci w biały dzień. Dawaj ten szalik. To jest taka patologia umysłowa, że to jest aż nie do opisania, nie? A może zrobić tak? No jest! Wypadki się zdarzają!
Wieszałem na płotach. Odbieranie szalików przeciwnego klubu to nie kradzież, tylko wojna, tak. Dobra. Idź to, dobra, to idź to wytłumacz teraz w sądzie. Albo na policji. Panie, to była... Panie, to takie potyczki nasze. Strzegam cię. Jestem niestabilny. A ty wiesz, że to dziecko, któremu ukradłeś jego szalik, ma 10 lat? No żołnierz, żołnierz. Taka trochę lipa. Za dużo kart dobiera. Tyle możliwości. Płoń. Czekam na rozkaz. Dobra. Bąko, ile ci szaluków ukradli? A ja mam swój z ruchu radzionków szalik. Ja mam z Bayernu Monachium także. Bayern München. I normalnie mógłbym tutaj z Bixem teraz zrobić wojnę. Bayern Monachium kontra... Czekam na rozkaz. Czerwone Diabły. Nie! Komu on kibicuje? Manchester? Ajax? Nie pamiętam. Liverpool. To chyba się przedupiłem u Bixa. To nieźle. A, zapomniałem, że to gówno się pojawi. Liverpool. Liverpool. Jaki jest hymn Liverpoolu? Liverpool to nasza drużyna. Co? Tak sobie myślę. Wygrywać zaczynina. You will never walk alone. A, dziękuję, dziękuję, Bixu. To dziękuję za słowa otuchy, dobra. A, to tytuł. You will never walk alone. A czy masz szalik polski? Moi drodzy, idę wam pokazać moje szaliki. Czekam na ruchu, się śpieszyć. Poka, poka, szalik. Do walki. Dobra, mam tak. Co to jest za drużyna? To jest Rokat. To jest nieważne. O! Super szalik polski mam. Super szalik. Biało-czerwony. Piękny, pikselowy orzeł. Dobra. I Bayern München, moi drodzy. Las Vegas Adidas. FC Bayern München. Ja via Bayern München. Ja, wie das Spiel einfach gut.
Tak chyba się śpiewało, nie pamiętam, bo to było jeszcze za wojny. Piłka kopana, na. No, tak było. A gdzie jest Radzionkowa? Jest co, w innej szafce. Musiałbym znaleźć. Daj Permita, zobaczysz Bixa, jak śpiewa hymn swojej ulubionej drużyny. Nie, ja wiem o tym. On śpiewał, to był wtedy Kara była na live'ie, to widziałem, jak śpiewał. A płakał, on płakał. To był płacz w oczach. Ja widziałem, jego dusza była splamiona. Dobra, jedziemy. Uwaga. To nieźle. Ja. Szalik Radzionkowa spali się ze wstydu. Nie! Nie spala się. Twój szalik pachnie jak ostatni dzień wakacji. Twój szalik pachnie jak ostatni dzień wakacji. La. Czekam na rozkaz. Patrzcie, jaki little zrobimy. Myk. Idziemy dalej. Zapamiętaj, dziewczę, chłopcze, że Ślązaki to Volksdeutsche. Ja jest Volksdeutsch. Ja pamiętam, jak ją ciulą na Berlin. Ja mordował Ruskich i Polaków, ja i potem UFO przyleciało, wzięło Hitlera, a my z nim grali w karty, w tego my ciulali, w tysiąca my rżnęli tam w UFO, potem nas na Bahamach wysadzią, tsunami przypłynęło, potem my tak surfowali na tym tsunami, to potem taką my dziura zobaczyli, bo była taka dupno dziura w morzu, co jak my wpadli, to my z drugiej strony świata wyskoczyli, tam Chiny były i my tam w Chinach jedli makaron i zupki chińskie. No i potem my rakietą polecieli na Księżyc, tam my łajka przynieśli z powrotem i to tak było, no. $35 od piku siusiusia. No dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja to pamiętam, jakby to tak, jakby to widział, ta. Ale to ciekawe, w Chinach jeść makaron. No widzisz? Czegoś się nauczysz. Jak ziemia jest płaska, to ja nie mam suba u Mateuszka. Kurde, powiem wam, że ziemia jest płaska. Jak 14. Ale nie, ziemia jest na krokodylach osadzona chyba. Tak mi się wydaje. Bo inaczej bym nie mógł tego tąpnięcia wieczorem inaczej wytłumaczyć. Lubisz mentosy? Jem właśnie. No nie, Sylwia, już mi je teraz odbrzydły. Nie, zbrzydły mi teraz, jak już je jesz, Sylwia. Fuj. Jeszcze przed chwilą mi smakowały mentosy, teraz już nie. Może tak. A, na żółwiach i słoniach jest osadzona, a ja myślałem, że na krokodylach. Na czterech słoniach, które stoją na żółwiu. To nieźle.
Ciekawe, co to za gigant wymyślił kiedyś. Tiger Bonzo, dostajesz timeout za głupie pisanie. Terry Pratchett to wymyślił, tak. Nie, już takie od dawna są takie zapiski. Włączam mentalny dyslokator PC-130. Czy wy na ubranie mówicie klamoty? Nie, bo klamoty to jest bardzo ogólne stwierdzenie. Klamoty to są rzeczy generalnie. I możesz powiedzieć, że biera ze sobą wszystkie klamoty i się wyprowadzą. To są ogólnie rzeczy. Tyle możliwości. Dawaj dole. Ubrania to są bety. Nie no, bety to są... Bety to... nie. Co byście powymyślali teraz? Jakie bety? Bety to młode dziewczyny, a... Dokładnie, suspekcik. Quest 160 za 160. O, to już brzmi lepiej niż 80 za 80. Nie? A mi się pić chce. Pić chce? Pić chce? Pizzę? Pizzę zamawiamy! Ale se zamówię pizzę dzisiaj. Dobra. Czy robimy pizzę, którą wybierają widzowie? Wy zmontujecie składniki. Albo nie, dobra. Teraz jest takie wyłudzenie pieniężne. Jakbyście mieli donate'a wysłać, powiedzmy za 5 zł, to tyle kosztuje jeden składnik do pizzy. Możecie wysłać i w donate'cie napisać, co to za składnik ma być. Ostrzegam, krewetek nie biorę. I małż. Nie no, żartuję. Nie robimy czegoś takiego. 8. Ty, ja mam little. Nie. Go. Woo! Bonkol, a już chciałem donate'a posyłać. Nie no dobra, ja zaraz zamówię, tylko muszę zobaczyć, jaka jest pizzeria już otwarta. Ale to jest za wcześnie chyba, nie? 12:30? To ściolanie. Mój młot płonie świętym ogniem. Kebab u Violi, Boże. Turecka kuchnia. Jak to zachęca, co? Sama nazwa, kebab u Violi. Zam. 10 zł od Rezystansa. To ja te dwa składniki, ananas i kukurydza. Dobra, Rezystans, to wezmę z ananasem i z kukurydzą. O kurwa, to będzie dobre. Dzięki wielkie za dyszkę. To zaraz zrobimy grubą akcję ananasowo-kukurydzianą. Nie bój nic.
Ananas i kukurydza. Ale to ja muszę wybrać pierw jakąś pizzerię. Mamma mia pizzeria. O, to jest dobra pizzeria. Wegetariańską dajcie? Nie, dajcie spokój. Dobra, robię tak. Da się własną pizzę zrobić? Gdzie tu się robi własna pizza? Aha, ja mam ruch. Dobra. Z czteroma Dejno stronkę pizzy XD ode mnie, oliwki i pieczarki. Lucek, dzięki za dychę, oliwki i pieczarki. To zaraz... Jezu, jak ja nie lubię oliwek. Nie! Muszą być oliwki. No i oto dupca, i jeszcze oliwki do podwójne. Świrak, kurwa. Nie! Ja nie lubię oliwek. Nie, proszę nie. Dobra, ale dziękuję za wszystkie donaty. Resistance, widzę ananas, kukurydza, oliwki, pieczarki. Ananas, kukurydza, oliwki, pieczarki. No to teraz mięsa potrzebujemy. Moja ulubiona pizza. Cztery dowolne składniki, brakuje. Dobra. Pizza duża. Więc teraz tak, piszemy... Co wybieramy? Dobra, tutaj jest, moi drodzy... Ananas jest wybrany. Oliwki, kurwa nie. No nie zjem tej pizzy, no. Ja po prostu mam oliwkowstręt, czy nie wiem, czy to lekarz może stwierdzić. Dobra, oliwki, pieczarki, gdzie są? Pieczarki. Cebuli nie mamy. Oliwki są. Kukurydza była też przez was zamówiona. Suby dla biednych, oliwki zamienna peperoni D. No, dobra. To Lucek, dzięki wielkie za 25 zł, ty szalony człowieku. Nie, co byście tu zrobili? Dzięki, operator sprzęgła. Co? Co? Jeszcze coś? Po co komu miecho, poproszę Anszła, ewentualnie kielbasy jak nie będzie Anszła kappa. Kiełbasy jak nie będzie Anszła. Kiełbejs. Dzięki wielkie. Kurde, dobra, już starczy, bo ta pizza to chyba będzie wypasiona taka, że jej nie uniosą. Pieniądze czyś życie układają. Dziękuję za wszystkie donaty, czekajcie. Moi kochani. Anszła. Dobra, mamy tak, pieczarki, kukurydza, ananas. Zamiast oliwek zamienić na peperoni, ale teraz jest pytanie, peperoni co? Papryka czy kiełbasa peperoni? Muszę znaleźć. Kiełbasa, kiełbejs. Czekajcie chwileczkę. Trzeba zrobić jakoś tak. A czy jest tu do wybrania? Jest tak, szynka, boczek, tuńczyk, salami. Salami, peperoni, to. Dobra, jest. Aha, jeszcze tu są składniki. Szynka parmeńska. Papryka, peperoni jeszcze. Oliwki dwa razy, więc zostają. Lucek!
Kiełbaska pepperoni. Weź mecz na jutro zostanie pizzerki D. Na jutro weź. Jezus, dzięki za donate'a, weź dwie. Nie no, to mogę wziąć tą mega taką dużą. Bo wyście tyle donate'ów mi powysyłali, że mogę kupić ją. To czekajcie. Dobra, więc tak, jeszcze raz. Bierzemy tą największą pizzę, jaka jest. Nikt sera ci nie dał. Nie no, ale ser jest w tym. Ser jest w... Ser jest w... podstawie. Ananas, kukurydza, pieczarki. Ananas, kukurydza, pieczarki. Salami, peperoni. Zipeko kapary, dawaj kapary, D5 złotych. Zipeko kapary, ale nie ma tu kaparów w tej pizzerii do wyboru. Dobra, no to oliwki jeszcze są, moi drodzy. Oliwki. Dobra, biorę te oliwki. Boście chcieli. Ananas, kukurydza, salami, pieczarki. 10. Co wy robicie, zales? Szynkę parmeńską na bogato kappa. Dobra, dzięki wielkie, zales. Pozdrawiam. No to dodam. Szynka parmeńska jest do wyboru, czy nie ma jej? Szynka parmeńska jest. Ale szynka parmeńska, kuźwa, kosztuje na tej największej pizzy 14 zł jako dodatek. I oto dupca, oni są popieprzeni. Co oni za cenę wzięli? Czekajcie. Aha, ale mogę ją wybrać tutaj. Czekajcie, to jest fajne, bo jest moja pizza ulubiona. I 4 dowolne składniki są, niezależnie na cenę patrząc. I ja tutaj mogę ją wziąć jako szynka parmeńska za darmo, a tą resztę dodam jako wasze te dodatkowe składniki. O, tak zrobimy. Chyba i tak już przegrałem. Czekam na rozkaz. Szynka parmeńska. Co jest jeszcze najdroższe? Salami, peperoni. Salami. Tam kiełbaski chcieliście, dwie peperoni. Kiełbaski, kurde. Anchoa, ale nie ma anchoa. Anchoa. Jest tak, szynka, salami, pieczarki, kukurydza, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery i musimy dobrać do tego, raz, dwa, trzy, cztery i dobieramy do tego ananas i oliwki. No i już jest wszystko, skończcie już, zales. Zapomnieliśmy o najważniejszym, o cebuli. Zales. Dzięki wielkie za piąteczkę. Serio? Musi być cebulka? No dobra, no. Dobra, pieczarki, salami, szynka parmeńska, ananas i cebula i oliwki. Dobra. Zamów, o kurwa. To jest konkretna pizza, ja wam powiem. Zamów. No to wam powiem, że to jest pizza dopiero. To będzie na jutro jeszcze. Zapłać przelewem.
Chcę otrzymać fakturę. No, bo to ja wliczę sobie w koszta firmy, że to jest impreza firmowa. Jako poczęstunek. Płonie świętym ogniem. Zapomniałeś o pieczarkach i kukurydzy. Nie zapomniałem o pieczarkach i kukurydzy. Resistance jest. Nie, no wszystko jest dodane. Chyba, że jednej rzeczy zapomniałem. Dobra, już jest zatwierdzone, to już jest za późno. Zaraz wam powiem, co zostało dodane. Nie, kukurydza na pewno jest, pieczarki też. Czekajcie, zaraz jeszcze się upewnię. Nie zapieczałem. Czekajcie. A może zrobić efekty uboczne? Nie bój nic. Gdzie jest ta pizza? Już nie mogę wejść teraz. Muszę czekać na maila z potwierdzeniem. To wam potwierdzę zaraz. O, teraz dostałem SMS-a. Dziękujemy za twoje zamówienie. Kurwa, ja im nie powiedziałem, żeby mi przywieźli jeszcze do picia coś. Ja nie mam nic. A chyba, że czekajcie. Dobra, mam jeszcze trochę Coca-Coli. Mam jeszcze trochę Coca-Coli i piwa. I cztery piwa. Co to? Masz na jakąś kolę sobie na sucho. Ja właśnie, Zales. Kurde, Zales, dziękuję ci za piąteczkę, ale właśnie zapomniałem o tym. Ja im... Mam jakąś taką resztkę Coca-Coli taką, ale ona jest, wiecie... Nie wiadomo, ja ją teraz znalazłem. To równie dobrze może być. Piwerkiem? A nie, Mateusz powiedział, że jak można jeść pizzę z piwem, że to fuj. Jak tak można? Niech ci do zamówienia dodadzą. Czekam na rozkaz. Ale nie, no do zamówienia jak mi dodadzą? Ja nie mam żadnej gotówki, nie rozumiesz? Ja nie mam nawet złamanych, nie wiem, 3-4 złotych. Nie mam żadnej gotówki. To tak bym im powiedział, żeby mi podrzucili. Ej, a wiecie co będę grał? Będę grał w grę podczas grania w grę. Czekajcie, ja wam pokażę zaraz jak. Czekam na rozkaz. Jaką grę bierzemy na tym Beat Boyu? Ja wam pokażę... Chip and Dale. Kurde, macie. A może zrobić tak? Do walki! Do walki! Do walki! Tyn, 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 tyn. Bongol Świr. Witam wszystkich bardzo gorąco. Wszystkich widzów. Elo, elo, 320. Dobra, dostałem kolejnego SMS-a, coś o pizzy. Twoje zamówienie pizzeria Soprano zostanie dostarczone za około 90 minut. O kuch. No nieś. Ja nie gotowy. Bo wiecie, jaka to jest duża pizza? To bo jest największa pizza. Wziąłem największą i oni mi się wydaje, że oni te oliwki z szynką parmeńską, oni ich szukają.
Ale nie, wy nie patrzcie na to, te 90 minut, to tak z automatu. Oni 90 minut, a czasem po 30 minutach przywożą. Spokojna wasza rozczochrana. Do sklepu po peperoni jadą. Jaki rozmiar pizzy? No, największa tam jaka jest, ale u nich nie ma tych takich super maximus czy coś. Tylko jest średnia, duża i max. To ten max wziąłem. Ona nie jest jakaś gigantyczna, nie, to się nie ten, ale ona jest tak... No, z 2-3 osoby to pojedzą, mi się wydaje. Metrowa, nie no, metrowa nie. Dziękuję wszystkim, którzy dorzucili tam donejciki na pizzę. Widzę, że tutaj Resistance dorzucał i Lucek. A Lucek to w ogóle i Zales. Wariaci są. Wariaci wariatowi. Jak będzie unboxing pizzy, to weź metrówkę i zmierz jak Janusz. No faktycznie. Zmień cel. A, no to dzięki. To zaraz Moniczka. Ale tośmy nie, bo na ten cel to mieliśmy na dodatek do Hearthstone'a. Musimy kupić ten dodatek. To wyszło na to w sumie, że i tak... Na jedno wyszło. Ile centymetrów? Ja mam 20 w spoczynku. Wojt. Bez kozery i bez kapty. Co? O ja. Co się dzieje? Kurwa. A pizza? Ile ma? A, pizza. A, pizza! To o pizzę chodziło. A, że pizza. A. Jerme, do mnie. Gotów, panie. Czekam na rozkaz. Gotowe. Pizza nie ma. Siedem, trzy. Pizza! Pizza! I lub ci w oko też na Maroko. Bonkol, ile twoje zamówienie kosztowało? Każda pizza zawiera ser, sos i zioła. Na życzenie klienta możliwość wyboru cienkiego ciasta do zamówienia powyżej 50 zł. Napój 1 litr gratis do zamówienia powyżej... Tu złoty butelka wina. A, ale to czekaj, WWZ. Ty czytasz co? To ja powinienem litrową kolę mieć. Czekaj. Menu. No, kosztowało 50 zł. To litra masz gratis. A jest! Gratis, zamówienie powyżej... Napój 1 litr gratis. Zamówienie powyżej 100 zł, butelka wina gratis. Kurde, na wino myśmy się powinni załapać, patrzcie. Powinniśmy się na wino załapać, no kurde.
1200 golda mamy. Aż mi zlagowało stream. No niestety, moi drodzy, ale... (śmiech)